raczej jako porażkę, czy w kategoriach takich pozytywnych? Pomimo tego, w dwóch kategoriach można to rozpoznać. Zyskanie jednego punktu. No ale wiadomo, z przebiegu spotkania mieliśmy rzut karny. Mogliśmy się pokusić o 3 punkty i chyba więcej też mieliśmy z gry. No tak. I jeszcze jedną taką ważną rzecz bym zauważył, że zmieniło się chyba wasze myślenie, bo z tej siatki naprawdę było gorąco po tym meczu i wszyscy byli źli. No na pewno. Graliśmy u siebie, chcieliśmy wygrać, przyszło sporo kibiców, też mieli duże nadzieje, tak jak my, nie udało się, no cóż, to już jest historia. Dziś Legia zostawiła wam zaskakująco dużo miejsca. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, z czego to mogło wynikać? Nie wiem, może mieli taką taktykę, żeby nas przyjąć i próbować kontrataków. My chcieliśmy grać swoje, chcieliśmy grać agresywnie i to nam w dużej części wychodziło. To też kolejny wasz mecz na zero z tyłu. Myślę, że też o tym warto wspomnieć. No na pewno tak. Mieliśmy serię kilkunastu spotkań bez zachowanego czystego kąta. Teraz dwa mecze bez straty, oby tak dalej.